Mateusz Kus, jesteście po pierwszym sparingu z Motorem Zaporoże. Jak twoje ocenie właśnie wypadł ten sparing? No, tak jak on mówi, to jest jeszcze sparing, musimy jeszcze dużo rzeczy poprawić. Oczywiście cieszymy się, że wygraliśmy po tych przegranych meczach w Katarze, ale tutaj bardziej nie patrzymy na wynik, tylko na naszą grę i błędy, które trzeba poprawić. A jak byś ocenił i porównał w zasadzie ten sparing z tymi dwóm meczem w Katarze? Czy właśnie udało się poprawić te błędy, o których tak dużo rozmawialiście po tej wyprawie na Bliski Wschód? Na pewno część udało nam się poprawić, ale nie można porównywać tych dwóch zespołów. To po pierwsze reprezentacja Kataru to wicemistrze świata, a Motor jest teraz, dopiero zaczął się tak naprawdę przygotowywać do sezonu, więc oni są troszeczkę w innym momencie przygotowań. Ale to już nie jest nasza sprawa, my musimy patrzeć na siebie, na swoje błędy. W piątek, czyli jutro, czeka Was ważne wydarzenie, ślubowanie olimpijskie. No tak, no jedziemy, jutro trenujemy, jedziemy do Warszawy na ślubowanie i za dwa dni kolejny sparring z Motorem.